Cześć, witam Was na kanale Like Makijażowy. Dzisiaj zapraszam Was na test. Pierwsze wrażenie, jest to mój pierwszy makijaż tąże paletą, a jest to najnowsza paleta od Kobo. Bo nie wiem, czy wiecie, ale w niektórych drogeriach Natura pojawiły się nowe szafy Kobo. Z początku myślałam, że będzie tak, że te stare szafy Kobo będą wycofywane i w zamian za to będą wchodzić nowe. Ale jak się okazuje, jest to tak, że w niektórych Naturach jest i stara szafa, i nowa, a w niektórych Naturach jest tylko ta stara szafa. Tak więc na stronie Kobo, na fanpage'u na Facebooku Kobo, jest tam taka lista sklepów, w których można dostać stacjonarnie te paletki. I paletka, której dzisiaj będziemy używać, jest to paletka Glamour. One kosztują 65 zł. Mamy tutaj cieni ile? 2, 4, 6, 8, 10 cieni za 65 zł, czyli wychodzi 6,50 za cień plus paleta magnetyczna gratis. I fajne jest tutaj to, że każdy cień możemy sobie wyjąć, o, jak nam się nie podoba, pozbyć się go i wsadzić jakiś inny. Paletka, którą zamówiłam, ponieważ tą paletę akurat zamówiłam w ciemno przez internet, ponieważ na stronie internetowej zdjęcia wyglądały mniej więcej tak. O! Także można powiedzieć, że całkiem w ciemno ją zamówiłam. I paletka jest w takiej dosyć ciepłej kolorystyce, która jest teraz modna i króluje. Na koniec filmu pokażę Wam swatche wszystkich tych cieni. A jeszcze dodam, że ostatnio stacjonarnie kupiłam jeszcze drugą paletkę, jest to Pearl Illusion. Wygląda tak, ale jej test będzie na innym filmie, w innym filmie. No dobra, to przejdźmy sobie może do makijażu tą paletką. Zapomniałam jeszcze dodać, a może warto by było, że w tej palecie mamy trzy cienie perłowe. Jest to ten, ten i ten, a reszta są to maty. Dobra, jedziemy już z tym makijażem, bo sama się nie mogę doczekać. Jak coś, to nie zwracajcie na to uwagi, ale to jest ogólnie, to jest długa historia. Powiększające lusterko, babskie dni w miesiącu, nie. Dobra. Na powiekach mam już bazę, którą jak zwykle ostatnio jest Paint Pot z MAC-a w odcieniu Painterly. Chwytam za taki duży pędzel z Zoewy, jest to numerek 222. I tym jasnym beżem zaznaczę sobie okolice pod łukiem brwiowym. No jest to moim zdaniem taki idealny dla mnie kolor właśnie w tą okolicę, tak do wyrównania koloru powieki albo właśnie tutaj podłuki brwiowe, żeby cienie się blendowały lepiej. No taki idealny kolor bazowy jak dla mnie. Postaram się ogólnie użyć jak największej ilości tych cieni, ale nie wiem, czy mi się uda użyć wszystkich. Teraz sięgam po taki duży, puchaty pędzelek, jest to Glam Brush O108 i weźmiemy następny cień w kolejności, ten taki troszeczkę ciemniejszy beż. W ogóle z tyłu one mają numerki. Ten jaśniejszy beż, który używałam na samym początku, jest to 33, a teraz jest to numerek 34. O, tutaj mamy numerki cieni. I nałożę sobie ten cień w załamaniu powieki. Ogólnie warto by zaznaczyć na samym wstępie, że troszkę się kruszą te cienie, ale zauważyłam ostatnio, że większość matów podczas nabierania się kruszy, ale po otrzepaniu pędzelka pigment jak najbardziej zostaje, więc spoko. No, ten kolor to jest taki, widzę, już delikatny cień, idealnie nadający się właśnie jako cień transferowy. Bardzo delikatny. Wezmę sobie teraz troszeczkę bardziej precyzyjny pędzelek. Jest to kawajka 80 i kolejnym cieniem w kolejności jest to taki już troszeczkę ciemniejszy, ciepły brąz, numerek 35 i pogłębię sobie nim załamanie powieki. Kurde, tutaj mi się trochę za dużo nabrało, ale ładnie łączą się ze sobą te cienie. Teraz tym samym pędzelkiem biorę te takie bordo jakby, jest to numerek 24 i zacznę zaznaczać zewnętrzny kącik. No powiem Wam, że pigmentacja jest naprawdę fajna. Przejeżdżam sobie tak prawie po całej powiece,
tym cieniem delikatnie. Ogólnie powiem wam, że nie mam żadnej koncepcji na ten makijaż. Biorę po prostu, nie wiem, to co mi się tam stwierdzi, że może tego dodam tutaj. I znów wszystko ze sobą łączę. Patrzcie, ja tak przejeżdżam normalnie tym pędzlem po całej powiece, ale nic się nie ściera, fajnie się trzyma. Naprawdę podoba mi się to. Teraz biorę jeszcze mniejszy pędzelek, jest to Zoeva 231. Ten brąz jest to numerek 37. I zaznaczę sobie jeszcze bardziej zewnętrzny kącik. Mi się cały czas troszeczkę za dużo nabiera tego produktu na pędzel, wiecie? Ale tak to jest przy pierwszych wrażeniach. Często, że jeszcze nie do końca wiemy, jak się obchodzić z konkretnymi cieniami. Troszkę tutaj sobie powyjeżdżałam, ale ja to zaraz wszystko podoczyszczam. Także spokojnie. Teraz biorę już taki jeszcze mniejszy pędzelek Kawaii 83. I weźmiemy sobie ten taki chłodny, ciemny brąz. Jest to numerek 39. I tak spróbuję już całkiem tutaj tylko przyciemnić. Nie, ale powiem wam, że na tle tego drugiego brązu to ja tu za dużo nie widzę. Taką plamę sobie zrobiłam. Kurde, ej, nie. Może ten pędzel to był zły pomysł. Kurde. To wezmę ten brudny, którego wcześniej używałam. Ej, no ja nie chcę mieć tu plamy. O, od razu inaczej. Tamten pędzel coś musiał, kurde. No i fajnie się przyciemniło. Ale bardzo ładnie się łączą ze sobą te cienie. Ale ta plama, co ja ją sobie tu zrobiłam tamtym pędzlem, tak bardzo ja ją widzę. Kurde, nie umiem tego rozetrzeć. Dobra. Może to nie będzie tego aż tak widać później. Teraz tak myślę nad którymś z tych trzech perłowych. Tak się zastanawiam nad tym. A na środek powieki damy jeszcze ten. Ale tak myślę, że wezmę sobie trochę tego. Glitter primera z NYXa. Na glitter primerze to wszystko od razu inaczej wygląda. Teraz jeszcze raz tym ciemnym brązem sobie troszeczkę to tutaj połączę. Takie troszkę wyszło nie wiadomo co. Ale tak to jest, jak się próbuje jak największej ilości cieni użyć. Wiecie, ja też nie jestem jakaś taka, nie wiem, jak utalentowana, nie? Ale użyłam wszystkich, oprócz tego czarnego i tego. Ten myślę, że na pewno użyję na dolnej powiece, a tym czarnym tak sobie myślę, żeby nie przyciemnić linii rzęs. O, wezmę taki pędzelek, nie wiem co to jest za pędzelek, gdzieś go kupiłam za jakieś 8 zł chyba. Chyba w Rossmanie. O, ale ten czarny mi się pokruszył, o Jezus. No nie jest to najczarniejsza czerń, jakiej używałam. Ale jest spoko. Zaraz będę czyścić twarz, spokojnie. No dobra, tak się na tą chwilę prezentuje makijaż. Ja sobie to wszystko podoczyszczam. Zrobię twarz. Nie wiem, czy dolnej powieki nie zrobię już poza kamerą, bo ja jak robię dolną powiekę, ja zawsze i tak wychodzę z kadru. Więc dolną powiekę zrobię poza kamerą. Na pewno przy użyciu właśnie tego jednego cienia, którego jeszcze nie użyłam. No i widzimy się za chwilkę. Tak wygląda skończony makijaż. No dobra, no to podsumujmy sobie teraz tą paletkę Glamour od Kobo. Ja wam powiem tak, uważam, że za cenę 65 zł za 10 cieni jest to jak najbardziej paleta naprawdę w porządku. Jest ok. Ja wam zaraz jeszcze pokażę swatche tej palety i podobne kolory z tej mam również z palety Affect Naturally Matte. I porównam wam też pigmentację na swatchach tych cieni.
ponieważ to jest bardzo dobra pigmentacja, ale nie jest aż tak silna, nie jest aż taka wow, jak przykładowo właśnie te cienie z Affecta. Natomiast uważam, że ta paleta jak najbardziej będzie w porządku dla dziewczyn, które nie są pewne, czy dadzą sobie radę z taką pigmentacją, jak na przykład tutaj Affect. Także spokojnie można sobie spróbować z taką paletą. Jest tańsza, ta pigmentacja jest troszeczkę słabsza, jest bezpieczniejsza przy tym. Cienie bardzo ładnie się rozcierają. Mi coś tam troszeczkę plam porobiło, ale mi się wydaje kwestia to jest tego taka, że ja tych cieni używam teraz pierwszy raz i tu mi się troszeczkę za dużo nabrało, tutaj troszeczkę mniej. Natomiast efekt końcowy jak najbardziej wydaje mi się, że jest spoko. Ten makijaż naprawdę bardzo mi się podoba, bardzo ładnie się ze sobą te cienie połączyły i naprawdę wyszedł bardzo ciekawy makijaż moim zdaniem. Mi się podoba, wam nie musi, ale jak dla mnie jest okej. Dawno w ogóle już tak mocno nie byłam pomalowana na żadnym filmie chyba. Te cienie wszystkie razem jak najbardziej ze sobą współgrają. Uważam, że ta paleta kolorystycznie jest naprawdę bardzo fajnie przemyślana. Nie ma tutaj cieni, które by się jakoś powtarzały. Niby te dwa są do siebie podobne, ale jak zobaczycie też na swatchach, one wyglądają zupełnie różnie. Jeżeli chodzi o ten czarny kolor, miałam do czynienia z czarniejszą czernią, ale też uważam, że jest to taka bezpieczniejsza czerń, którą sobie nie zrobicie plamy ani krzywdy. Cienie troszeczkę się kruszą podczas nabierania, na powiekę nic mi się nie osypało, poza właśnie tym czarnym cieniem, który później sobie nakładałam. Natomiast to też jest kwestia tego, że ja tego pędzelka za dużo nie osypałam, także to jest moja wina, że ten cień się osypał, więc no. Te cienie praktycznie się nie osypują podczas nakładania ich na powiekę. Tak jak mówiłam, będę nagrywała jeszcze film z tą drugą paletą, Pearl Illusion. Natomiast tutaj mamy same perłowe cienie i tutaj już pewnie mi się nie uda użyć ich wszystkich. Ponadto pewnie nie użyję tylko i wyłącznie tej palety. Podejrzewam, że zmieszam ją albo z tą, albo z jakimiś innymi cieniami, ponieważ no nie ma tutaj żadnych matów, żeby jakiś tam makijaż pełny zrobić. Dobra. To by było na tyle, tak mi się wydaje. Jeżeli czegoś nie powiedziałam, a chcecie coś jeszcze wiedzieć, jesteście jeszcze czegoś ciekawi, dajcie mi znać w komentarzach, ja wam chętnie odpiszę na wszystkie komentarze. Jeżeli używałyście już tej palety, też dajcie mi znać, jak wam się sprawdza, bo jestem bardzo ciekawa. Ja tak jak mówię, jestem bardzo zadowolona, uważam, że za cenę 65 zł jest to super opcja i bardzo podoba mi się to, że każdy z tych cieni można sobie wyjąć. Nawet wygodniejsze jest to niż w paletach Inglota Freedom System, ponieważ tam trzeba było dłubać igłą i na pewno każda z was dziugnęła chociaż raz swój cień igłą, wyciągając go. Ja chyba przy każdym cieniu tak zrobiłam praktycznie. A tutaj mamy taki fajny dzióbeczek, w który wsadzamy palec i cień bardzo fajnie wychodzi. Okej, to by było na tyle w tym filmie. Dziękuję bardzo, zapraszam ponownie i na razie. Silently, a touch will purify you, and I will mend to roam.